O, już jest światło. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór wszystkim tutaj zgromadzonym oraz naszej publiczności internetowej. Finałowy dzień festiwalu Ad Libitum 15, dla przypomnienia tylko dodam. Musi rozpocząć się od podziękowań. Doskonale Państwo wiecie, że dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie bijemy braw. Miastu Stołecznemu Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Ruchowi Muzycznemu, portalowi Jazzarium, którzy są partnerami wydarzenia, patronom medialnym, którymi są Polskie Radio, Program Drugi, magazyn Glissando, TVP Kultura. Chcielibyśmy również podziękować bardzo i niniejszym to czynimy Związkowi Artystów Wykonawców STOART. Żeby przyspieszyć jeszcze, to wyłączamy telefony. Zakładamy maseczki wszyscy oprócz nas, oprócz mnie. A teraz Kuba Krzewiński i Antek Michnik opowiedzą o tym, co się będzie wydarzało teraz. Dobry wieczór Państwu. Wczoraj mogliście Państwo usłyszeć i zobaczyć Patryka Zakrockiego w jednym wcieleniu, a dzisiaj w nieco innym, w nieco innej roli. Dzisiejszy trzeci dzień festiwalu otworzy występ Orkiestry Komunikatowej. To taka formuła, która wyrasta bezpośrednio z prowadzonych przez Patryka Zakrockiego warsztatów, które są twórczym przetworzeniem metody conduction, czyli improwizacji opartej na znakach komunikatach, którą opracował pierwotnie Butch Morris, który swego czasu w 2007 roku wystąpił na festiwalu Ad Libitum. W składzie improwizatorów użycie Państwo młodzież ze szkoły państwowych szkół muzycznych imienia Fryderyka Chopina na Bednarskiej w Warszawie. I tutaj dziękujemy za pomoc w organizację warsztatów szkole, a także kierownikowi sekcji kameralistyki panu Bartoszowi Hendrychowi. Skład jest następujący. Fagot Adela Kamińska, trąbka Kajetan Hawryluk, skrzypce Elżbieta Sapiecha, Adam Skotnicki, Jadwiga Wiatr, fortepian Piotr Andrzejewski, Gabriel Flis, Kamil Laskowski. Zanim jeszcze zaproszę artystów na scenę, dodam, że jesteśmy w kontakcie z kierownikiem artystycznym, dyrektorem festiwalu Krzysztofem Knitlem, który mówi, że jest z nami, ogląda wszystkie koncerty online. Niestety nie może z nami być osobiście, ale kibicuje nam i jest z nami duchem. I zapraszamy już w tym momencie artystów na scenę. Patryk Zakrocki, Orkiestra Komunikatowa. Zapraszamy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I to jest moment, kiedy mogę ogłosić 15 minut przerwy.